Pośle. Co pan na to, na te pomysły? To, co wysłuchałem przed chwilą i co się dzieje, to jest psucie państwa. Po prostu totalne psucie państwa. Państwa są silne. Ja chciałbym panu powiedzieć, że to Prawo i Sprawiedliwość popsuło państwo przez ostatnią kadencję. Byłem bardzo cierpliwy, słuchając rzeczy bardzo niepokojących wszystkich Polaków. Bo jakby pan posłuchał jednego z państwa ekspertów, a może w tej chwili widzę, że już byłych ekspertów, profesora Matczaka, który na samym początku, kiedy państwo formowali rząd i opowiadali o właśnie takie tragiczne rzeczy, jak pan przed chwilą, apelował do państwa, żeby państwo przestrzegali konstytucji, żeby państwo przestrzegali kadencyjności, żeby państwo szanowali instytucje. A to, co właśnie w tej chwili państwo robią, to jest rozwalanie państwa. I to, że Platforma Obywatelska rozwaliła Trybunał Konstytucyjny, powołując więcej członków Trybunału Konstytucyjnego niż miała prawo. To, że Prawo i Sprawiedliwość pośpieszyło się znowu w paru instytucjach zamiast zaczekać, to jest rozwalanie państwa. Ale państwo, jak Prawo i Sprawiedliwość robiło to, przepraszam, w białych rękawiczkach, to państwo to robią po prostu łopatą. Łopatą niszczą. Ja na sali plenarnej proponowałem ministrowi sprawiedliwości, żeby zmienić prawo w ten sposób, aby zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, bo w wielu państwach on nie istnieje, tylko to, co robi Trybunał Konstytucyjny, powinien robić Sąd Najwyższy. Ale w tej chwili widzimy, że jest robione coś zupełnie, znowu kolejny potworek będzie robiony. I mówienie o tym, że to był Trybunał pani profesor Przyłębskiej, jest. To jest prawda, bo ona jest jego prezesem, ale żaden Trybunał nie zrobił... Panie pośle, naprawdę, jeżeli pan chce, żebym ja panu przeszkadzał, to ja będę to chętnie robił, potrafię również niegrzecznie się zachowywać. Ale najgorszym Trybunałem, jaki moglibyśmy powiedzieć, jaki był, to był Trybunał pana profesora Rzeplińskiego, który zaakceptował kradzież naszych pieniędzy z OFE. To było draństwo. I wiedzą państwo, jakie wówczas było uzasadnienie, dlaczego te pieniądze z OFE są pieniędzmi publicznymi? On wprost tam napisał, że inaczej budżet by się nie spiął. Czyli Trybunał Konstytucyjny jest dla obywateli, a się okazuje, że jasno się wypowiedział, że jego obywatele nie interesowali wtedy, tylko jego interesował wówczas budżet. Więc naprawdę apeluję o rozwagę w tych państwa działaniach, bo państwo w wielu punktach nie próbują słuchać ani profesora Antoniego Dudka. 30 sierpnia bardzo dobre wystąpienie miał w Super Ekspresie, jeżeli państwo mogą, to proszę obejrzeć, kiedy właśnie mówił o tym, jak państwo niszczą w tej chwili praworządność i nasze bezpieczeństwo jako obywateli. Bo państwo, jeżeli w tej chwili rzucą się na Trybunał, rzucą się na neosędziów, jak państwo ich nazywają, to za 20-30 lat może się okazać, że nasza nieruchomość nie jest nasza, bo za 20 lat jakiś adwokat powie, że tu jest jakaś piramidalna nielogiczność. Jeżeli tamten neosędzia był nieprawidłowym sędzią, to jego wyroki też są nieprawidłowe. I państwo opowiadanie nie, to jest rozwalanie porządku prawnego, w którym żyjemy. Pan na pewno pamięta o tym, że ci sędziowie, którzy byli posłuszni komunie, którzy w 80-tych latach wydawali skandaliczne wyroki, część z nich jeszcze dalej orzeka, nie zostali wyrzuceni. Właśnie dlatego, bo wtedy był dużo mądrzejsi rządzący niż obecnie, ale oni rozumieli, że wyrzucenie tamtych sędziów to oznacza rozwalenie porządku prawnego i zniszczenie wszystkich wyroków. A może nie, może właśnie to był błąd, który został popełniony wtedy i teraz ponosimy tego konsekwencje. Jeszcze raz. Zachęcam państwa do obejrzenia długiego wywiadu z profesorem Antonim Dudkiem, który właśnie mówi, że dla nas jest ważny sprawny i sprawiedliwy sąd. Oczywiście, jeżeli jakiś sędzia popełnił przestępstwo, to od tego też mamy procedury. Powiem więcej. Minister Sprawiedliwości, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich mają narzędzie specjalnie stworzone skargi nadzwyczajnej, bo jest coś takiego jak powaga rzeczy osądzonej we wszystkich instytucjach. Ale właśnie po to wprowadziliśmy kadencję lub dwie kadencje temu właśnie tę instytucję rozszerzającą, dającą ministrowi możliwość indywidualnej sprawy wzruszenia, pomimo tego, że jest powaga rzeczy osądzonej. A państwo niszczą totalnie to nasze bezpieczeństwo prawne. Panie pośle,
Uważa pan, że wszystko odbywa się tak, jak powinno się odbywać? Idzie to zgodnie z prawem? Reforma wymiaru sprawiedliwości? Oczywiście, że nie. Cała reforma wymiaru sprawiedliwości jest bardzo trudna, ale ta reforma musi się odbyć, ponieważ poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, poprzednia większość, w której również był pan Sachajko, przyłożył do tego rękę. Za co został wynagrodzony tym, że mógł startować z listy Zjednoczonej Prawicy w Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach do Sejmu. I proszę mi nie mówić, że tak nie było, bo jest to nagroda za ostatnie 8 lat to u państwa tak to działa, ale wspierania tego rządu Prawa i Sprawiedliwości, który doprowadził do zdemolowania polskiego prawa, polskich sądów. Chcę panu powiedzieć tak. Mówił pan o wyrzucaniu sędziów. A co zrobiliście z takimi sędziami jak sędzia Tuleja? Co zrobiliście z pozostałymi osobami, które były dla was niewygodne? Albo wyrzucaliście, albo zawieszaliście, Albo przenosiliście do innych delegatur o kilkaset kilometrów dalej. Tak to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale rządy Prawa i Sprawiedliwości były przez pana również popierane. I dzisiaj mówienie o tym, że jest pan jedynym sprawiedliwym i że ma pan, pomysł na to, żeby rozwiązać ten problem, który sami naważyliście, to jest wielce niesprawiedliwe. Ale myśli pan, że ten pomysł, żeby sędziowie pisali jakieś lojalki, czy tutaj mam cytat dzisiaj z Dariusza Mazura, czyli wiceministra sprawiedliwości, który w wirtualnej Polsce mówi tak: w tym oświadczeniu nie będzie żadnego elementu posypywania głowy popiołem. Chodzi o to, żeby sędzia stwierdził w drodze takiego oświadczenia, że była wada ustrojowa i on zgadza się z kierunkiem napraw tej wady. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby coś takiego przeprowadzić? Tego nie wiem. Nie widziałem tego oświadczenia, więc trudno mi jest skomentować. Ale Adam Bodnar też o tym mówi, tak? Że sędziowie będą musieli się przyznać do tego, że popełnili błąd i na podstawie takiej deklaracji i de facto zgodnej z polityczną wolą jednego ugrupowania czy kilku ugrupowań koalicji rządzącej będą mogli dalej orzekać. No gdzie jest niezawisłość sędziowska? Przecież wiele z tych decyzji było podejmowanych wbrew prawu. Te awanse, w jaki sposób? Jeżeli sędziowie dostawali nominacje, dzisiaj jest wielki problem, bo to jest tak naprawdę taki wielki węzeł gordyjski, który w którymś momencie trzeba przeciąć. I dzisiaj zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób do tego doprowadzić, bo nie ma idealnego rozwiązania. Musimy korzystać z rzeczy, czy właściwie szukać rozwiązania, które do tej pory nie było nigdy zastosowane. I czy ono będzie dzisiaj, jutro czy pojutrze, zobaczymy. Na razie próbujemy znaleźć odpowiednie formuły, takie, które dzięki którym będziemy mogli wyjść z tego ślepego zaułku, w który, przypomnę, wprowadziło nas Prawo i Sprawiedliwość razem z panem Sachajką. Ja jestem trochę młodszy, ale jak myślę sobie o konstytucji, myślę sobie o prawie w Polsce, to wydaje mi się, że to trochę inaczej może powinno wyglądać. Może powinniście usiąść ze swoimi przeciwnikami, bo tak też ich nazywacie, politycznymi, przy jednym stole i napisać po prostu takie prawo, na które wszyscy się zgodzą, łącznie z prezydentem Andrzejem Dudą, bo on jeszcze przez kilka miesięcy prezydentem będzie. Być może tak trzeba będzie zrobić, ale myślę, ale że... byłby pan na to gotów? Byłbym na to gotów, ale myślę, że już nie jest obecnym panem prezydentem, bo dzisiaj pan prezydent szuka swojego miejsca na scenie politycznej. Wiemy, że zostało mu raptem kilka miesięcy do tego, żeby taką decyzję podjąć o tym, co będzie robił po skończeniu prezydentury. I dzisiaj pan prezydent nie jest zainteresowany tym, żeby wypracować odpowiedni konsensus w tym całym porozumieniu, tylko pan prezydent musi wykonywać ruchy polityczne i robi to, aby znaleźć dla siebie miejsce na scenie politycznej po prawej stronie. W związku z tym te wszystkie decyzje, które dzisiaj miałyby być uzyskaniu tego konsensusu, będą decyzjami pozorowanymi ze strony pana prezydenta Dudy. Bardzo proszę, panie pośle. No i szanowni państwo, widzieliście, obecna koalicja rządząca, którą reprezentuje pan poseł, nie ma pojęcia o tym, co było, co jest i najgorsze, że oni nie wiedzą, co chcą w ogóle zrobić. Zarzucanie Kukiz15, że przez 8 lat współpracował z Prawem i Sprawiedliwością, jest słabiutkie, żenujące. Ale współpracowaliście, też nie udawajmy. Ale startowaliście z ich listy, proszę. Patrząc na przykład na głosowania, które były. Ale mogę jednak powiedzieć trzy zdania. Bardzo proszę, bardzo często głosowaliście razem. O tym, że te pierwsze reformy Zbigniewa Ziobry
to my zablokowaliśmy. To prawda. Pierwszą całą kadencję byliśmy w dosyć twardej opozycji. W drugiej kadencji, w tej ostatniej, ostatnie dwa lata współpracowaliśmy i dzięki temu chociażby nie da się kupować posłów jak krowy na targu, jak to było do tej pory. Mówi pan o ustawie antykorupcyjnej? Wczoraj o tym mówiłem. Paweł Kukiz, Jarosław Sachajku, to był wasz pomysł. Dzięki temu obywatele i również obecnie rządzący wiedzą, jaka partia skąd dostaje pieniądze. Dzisiaj o tym Marek Jakubak mówił, że 30% wpłat na Platformę Obywatelską to było od deweloperów. Też o tym wczoraj rozmawialiśmy, o tym programie. I to dzięki tej ustawie. A tę ustawę, przypomnę, obiecał pan premier Tusk w 2007 roku i tego nie zrobił. Ale wracam, więc to co pan opowiadał, co ja niby tak źle zrobiłem, no to jak pan widzi się myli, ale to państwo muszą wyciągnąć wnioski z tego działania. Tylko mnie bardzo niepokoi i boli to, że obecna koalicja rządząca przyszła do wyborów i oni się nie wzięli z Marsa. Oni naobiecywali różnych rzeczy. No Lewica naobiecywała 158 rzeczy. Jak sobie państwo wezmą obietnicę Lewicy, to się okazuje, że każdemu wszystko obiecują. I wszystko wiedzieli, jak coś zrobić. Minęło 9 miesięcy, a teraz słyszymy, że oni się zastanawiają i będą zarządzali ekspertyzami. To tak jak ten był skok na prokuraturę generalną, krajową. Pojawiły się dwie ekspertyzy profesorów, którzy później wskoczyli do rad nadzorczych. To jest to słynne powiedzenie, że szukamy podstawy prawnej. Oni w tej chwili w ten sposób rządzą i ostatni cytat, będziemy... Demokracja walcząca. Słucham? Demokracja walcząca. To jest całkiem ciepłe, ale wcześniej było, będziemy stosować prawo tak, jak my go rozumiemy. I to, co pan poseł w tej chwili mówi, to oni stosują prawo nie tak, jak ono literalnie jest napisane, tak jak jego wykładnia jest szczegółowo zrobiona, tylko jak oni go rozumieją i robią demokrację walczącą. Panie pośle, demokracja walcząca to jest takie faktycznie hasło, które powinno się pojawić? Proszę pana, proszę państwa, dzisiaj mamy sytuację naprawdę złą, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To, co zrobił PiS, Prawo i Sprawiedliwość, to co zrobiliście z Trybunałem Pseudokonstytucyjnym, z Izbą Dyscyplinarną, z łamaniem kręgosłupów niezależnym sędziom, to jest czynny po prostu żal, coś, to nie jest łamanie kręgosłupa. Każdy sędzia, który złoży ten czynny żal, nie powinien być więcej sędzią. Bo jeżeli sędzia kaja się przed ministrem, tutaj o tym rozmawiamy, jeżeli sędzia kaja się przed ministrem, to on nie jest sędzią dla obywateli, bo sądy są dla obywateli, żeby bronić obywateli przed autorytarną władzą, pozwólmy którą posłowi Sikorze odpowiedzieć. Mówi pan o... Niech pan mówi do obywateli, proszę do mnie mówić. Mówi pan o łamaniu kręgosłupów sędziom, którzy dzisiaj mieliby, powiedzmy, być inaczej traktowani dzięki temu, że podpiszą skruchę, tak? Lojalkę. Skruchę. Nie bójmy się tego słowa. Powiem panu tak, za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było takiej lojalki. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości dostawali oni awanse na odpowiednie stanowiska w zamian za... Rządzicie 9 miesięcy. W zamian za takie wyroki sądów. Ale jakie wyroki? Pamięta pan takie wyroki? Jakie miały być konkretnie? No. Ale niech pan powie, czy pan pamięta takie wyroki, bo to, że być może politycznie dostawali awanse, to jeszcze można byłoby się z tym zgodzić. Ale